Witam Was serdecznie. Przed Wami Passat CC 2013 rok. Spójrzcie, Bixenon, LEDy, super samochód. Tradycyjny, dwulitrowy diesel, 177 koni mechanicznych i jak auto z tamtego okresu w CC-kach automat DSG. Auto, rewelacja, niewielki przebieg, niecałe 120 tysięcy km. Spryskiwacze na reflektory, przy Bixenonie tak już musi być. Do tego tradycyjne felgi aluminiowe Volkswagena. Auto w pięknym złotym metaliku. Do tego ciekawe w środku, ponieważ mamy tutaj wentylowane, ogrzewane fotele, perforowana skóra. Do tego pełna regulacja. Fotel z masażem. Więc auto jest ubrane naprawdę niesamowicie. To piękne, ciemno-beżowe wnętrze z dodatkami czerni plus oczywiście tutaj te okrzycia też skórzane. Auto, spójrzcie, jest w ogóle niezniszczone. System Denaudio. Do tego mamy pełną elektrykę. W zasadzie auto jest tak bogato wyposażone, że w środku sobie opowiemy o dalszej części wyposażenia. Jak na 2013 rok, to CC-k w tej wersji naprawdę dawał radę. Z tyłu kanapa jest, bym powiedział, przeboska. Świetny samochód, naprawdę na ten rocznik Passaty CC, bądź wrodzy takiego nazewnictwa, czyli samo CC, Volkswagen CC, robił wtedy naprawdę porządne volkswagenowskie modele. Z tyłu auto też wygląda bardzo dobrze, w znaczeniu takim, że mamy pełne koło zapasowe, nie jakąś dojazdówkę, też aluminiowe, też w tym samym wzorze. Do tego kamera cofania, no i czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Jeszcze raz spójrzcie na te felgi, mi się bardzo podobają, takie tradycyjne, fajne, volkswagenowskie. Tylna kanapa wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o tylną kanapę, to mamy też grzane te fotele z tyłu. Co prawda nie już wentylowane, ale grzane. Piękna perforowana skóra. Spójrzcie, w ogóle niezniszczone, tak jakby z tyłu nikt wcześniej nie używał tego samochodu. Ja zaraz jeszcze spojrzę, jak tutaj z podłokietnikiem. Wysuniemy. O, naprawdę podłokietnik plus wysuwane oprzyrządowanie na kubeczki. Auto jest, powiedział, dla pasażerów jadących z tyłu też bardzo ładnie wyposażone. Zamykamy. Chodźcie tutaj. Spójrzcie, jak ładnie wygląda. W ogóle rzadkością były wtedy fotele grzane, do tego wentylowane. A tutaj całe to oprzyrządowanie wygląda, powiedział, bardzo profesjonalnie. No i tutaj bardzo ładnie wykończone jeszcze tą górną listwą i całym takim delikatnie szczotkowanym ciemnym aluminium. Więc odpalmy go sobie i zobaczymy, jak jeszcze mamy tutaj, jeżeli chodzi o wyposażenie wewnętrzne samochodu. Odpalamy. Musimy zatankować paliwo. To wiadomo. A teraz tak, w ustawieniach mamy język, dane MFA, czyli wszystkie tutaj dane, jeżeli chodzi o, będą nam podawani, w sensie będą podawane przez komputer, bądź możemy je włączać i wyłączać, więc mamy tutaj trochę w taki sposób to ułożone. Dalej się tutaj troszeczkę zaglopowałem. O, mamy asystenta świateł kierowcy, do tego asystenta zmęczenia, statusie, oczywiście pomiar ciśnienia w oponach, no i tutaj dalej komfort, czyli wszystkie ustawienia, wracamy, światła, czyli wracanie do domu, w sensie długości oświetlenia auta po jego zamknięciu. W zasadzie wszystkie te tutaj tryby, jeżeli chodzi o oświetlenie. O,
może tak po prostu to przejrzymy, bo nie ma tego aż tak dużo, ale na przykład możemy w tym miejscu sobie odpalić nawigację, telefon, no to wiadomo, to już tutaj ten telefon możemy albo tutaj sobie zostawić do odczytu, bądź na tym ekranie głównym. Także przejdźmy do głównego ekranu. Teraz tak, mamy tutaj nawigację, mapkę i mapkę mamy kiedyś w poprzednich modelach aut. Właśnie można było sobie to albo w 3D czytać tą mapę, albo w 2D. Także tak to tutaj wygląda. I topograficznie możemy sobie czytać tą mapę. Chodząc już z nawigacji, mamy tutaj trafik, żadnych komunikatów, bo to musielibyśmy nastawić. Wszystkie setupy, czyli radio, media, telefon, wideo, system. No to wszystko, co związane właśnie dalej z nawigacją. Radio w ładnym układzie graficznym, jak zawsze w Volkswagenie. Tonacja, telefon i ustawienie wysokich, średnich. Przejdźmy tutaj poniżej. To właśnie mamy, o, tutaj mamy załączone grzanie foteli, ale tak jak już mówiłem, są i grzane, i wentylowane. Grzane są dodatkowo z tyłu. Z przodu mamy dwustrefowy klimatronik do obsługi. Natomiast jeżeli chodzi o taką ciekawostkę w tym egzemplarzu, to mamy tutaj tryby jazdy, mamy sportowy, komfortowy i normalny, czyli podczas zmiany trybów zmienia nam się utwardzenie amortyzatorów w zawieszeniu. Auto stop, no to wyłączenie, dobrze, że można to wyłączać, auto hold. I w zasadzie z takich jeszcze fajnych, komfortowych rzeczy, to z tyłu mamy roletkę. Tak on sobie tutaj wyjeżdża. Że auto jest naprawdę rewelacyjnie wyposażone, uważam, w bardzo ładnym stanie. Dokładnie ma na dzień dzisiejszy 114 800 km, 114 800. Do tego mamy pełen układ serwisowy. Serwisy, bym powiedział, jeden za drugim. Auto w pełni serwisowane w ASO, a kolejny, czyli ostatni serwis, był wykonany w naszym serwisie, gdzie właśnie wymieniliśmy oleje z filtrami. Także wszystko jest zrobione na bieżąco i bym powiedział, że na dzień dzisiejszy auto nie wymaga żadnych wkładów finansowych. Jeżeli chodzi o wyposażenie jeszcze, to o, właśnie mamy tutaj na reczce kamery cofania, bo mówiłem, że mamy kamery cofania i czujniki parkowania z przodu i z tyłu, także właśnie tak to wygląda graficznie. Możemy sobie tutaj to pozmieniać, ten układ. Dotykowy ekran też całkiem przyjemnie funkcjonuje. Więc możemy tą kamerę jakby mieć włączoną, albo same czujniki parkowania. Auto, powiem Wam, że naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jest świetnie wyposażone. Wygląda elegancko, dostojnie i zakres, że tak powiem, obsługi technicznej, której nie wymaga na teraz w ogóle, też jest to miłe na start, po zakupie uważam samochodu. Samochód ma niewielki przebieg, świetny stan wewnętrzny, zewnętrzny. Mogę go tylko polecić, bo sam egzemplarz jest, bym powiedział, no, rewelacyjny. Także cóż, auto będzie do bierzenia na naszym placu sprzedażowym w Poznaniu i zapraszam tam. Zapraszam do jazd testowych i do zobaczenia, do kolejnej odsłon, kolejnej polskiej salonówki, takiej pewnie jak ta, bądź jeszcze lepszym stanie technicznym, do kolejnych filmików. Na razie, hej!